Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym zabójcy na nowym serwerze polskim S40 i jak pewnie widzicie już po tytule mamy w końcu podziemia. Podziemia, na które dość długo musiałem czekać w porównaniu tak na przykład do W50, gdzie tam chyba jakoś w okolicach wtorku, środy już je miałem, natomiast tutaj był problem z surkami, to co mówiłem na wczorajszym odcinku z Maga, mamy na tym S40 problem z surkami, głównie z kamieniem. Dlatego, że nie robiłem z nikim kont, z nikim się tam nie umawiałem ani nic takiego. To pierwsza sprawa, no a druga sprawa w tym top 50 twierdz, w którym obecnie jesteśmy. No dosłownie, nie wiem, z 3, może 4 osoby miały jakieś takie fajniejsze eko, gdzie te surki naprawdę jakoś fajniej leciały. No ale w końcu mimo wszystko mamy te podziemia w tym momencie jako piąta osoba na serwerze. Więc wydaje mi się, że nie jest to wcale taki zły wynik. Mógłby być oczywiście lepszy, no ale co, myślę, że będziemy powoli zaczynać, dlatego że od jutra jest weekend epicki, ja postaram się na tym weekendzie epickim coś tam podziałać, może coś dla was nagrać, zobaczymy. W każdym razie dzisiaj, z racji tego, że te podziemia zostały odblokowane, no to mamy również trenera, który dał nam dużo, dlatego że tutaj mamy tego maga w lochach, którego cały czas niestety nie byłem w stanie pokonać i mieliśmy na niego jeszcze wczoraj, tam patrzyłem chyba 0,06% szans, czyli no bardzo malutkie te procenty. Dzisiaj po wbiciu trenera na poziom 5 mamy już ponad 2%, więc stwierdziłem, że poklikam coś tam delikatnie dzisiaj, dlatego że no wbijemy sobie ten 150 level, od 150 mamy kolejny pakiet podziemi, więc też na pewno coś tam pójdzie dzięki temu i po prostu jutro na weekendzie epickim już postaram się, nie wiem czy mi się to uda, przebrać się i coś dalej pocisnąć. Na wstępie jeszcze pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę, teraz zjeżdżajcie, zostawcie tą łapeczkę, będzie mi bardzo, bardzo miło, oczywiście jeszcze subika z dzwoneczkiem, jeżeli ktoś nie ma, i możecie wbijać na Twitcha i na Discorda dla widzów, linki są w opisie, w przypiętym komentarzu standardowo, ale najważniejszy jest ten kciuk w górę, więc zachęcam, bo filmy robią dość fajne wyświetlenia, a kciuków nie ma wcale tak dużo, więc teraz możecie pokazać, powiedzmy, dominację i tego kciuczka zostawić, żeby jakieś fajne te statystyki się nabiły. No i okej, nie przedłużam, tylko powoli będziemy tutaj lecieć. Ja nagrywam ten odcinek, bo dopiero co wróciłem z pracy praktycznie. Nagrywam go przed 16, więc pewnie, tak jak mówiłem wczoraj, pojawi się troszeczkę później. No ale myślę, że i tak będzie git. Planuję dzisiaj zamknąć tą twierdzę. Może coś tutaj z tego cyrku ruszyć. Jak widzicie, cyrk jeden nam padł dokładnie wczoraj. Miałem na niego tam około 0,50% szans. No i wiadomo, trochę śmieszna sytuacja, no bo tutaj stoimy na 7 dopiero, a tutaj już pierwszy cyrk został naruszony. No ale tak jak mówię, wiadoma sytuacja, no bo tutaj mamy maga, którego unikami nie oszukamy. Tu mieliśmy wojownika, którego tymi unikami daliśmy radę oszukać, więc udało się go pokonać. No i co, może dzisiaj jeszcze to piekło jakoś tam, przepraszam, nie piekło, tylko cyrk grozy oczywiście, może jakoś tam nam jeszcze padnie, zobaczymy. Na samym końcu odcinka pokażę wam tą walkę. Co tu się pozmieniało? Oprócz tego, że mamy to podziemie, tak naprawdę nie za wiele. No tutaj wiadomo, w tej twierdzy twierdza 10, kopalnia również 10, powolutku to idzie jakoś do przodu. Muszę tutaj salkę nadrobić koniecznie, dlatego że z tą salką jest tak, że po prostu trzymałem ją, chyba cały czas ją mam w ogóle na 6 poziomie, więc to na tle gildii nie wygląda jakoś super, no ale chciałem jak najszybciej do tego podziemia dobić. No i co, pupilki, w pupilkach się troszkę pozmieniało, jak widzicie, dzisiaj zrobiłem w ogóle osiągnięcie, żeby nakarmić pety 15 razy, mamy troszkę nowych pupili połapanych. Dzisiaj też mogę połapać tutaj tego ping-ponga, mogę w ziemi połapać orzeszkuna i po 18, jak już będzie noc w Shakesie, to możemy złapać tutaj sobie w mroku okulnicę. Jeżeli chodzi o zarządcę areny, no to w tym momencie wygląda to tak, jak widzicie. Mamy 114 runek, w ofierze 50, no i generalnie ulepszenia już kupione na siedzisko obydwa, tutaj na popcorn przyspieszenie, no i na parking i przyspieszenie i ozłocenie, więc póki co same ulepszenia nam lecą, z czego jestem jak najbardziej zadowolony. Co więcej mogę wam pokazać? No tak naprawdę nic, w zasadzie chyba nic tutaj się więcej nie pozmieniało, będziemy, myślę, że mogli powolutku lecieć do tych lochów. Jeżeli chodzi o topkę, wygląda to tak, tutaj widziałem, że ładnie kilka osób poleciało. Między innymi Werstę w ogóle dzisiaj wbił 200 poziom, już drugi na serwerze, jako druga osoba też swoją drogą, berserkiem, więc bardzo ładnie tu pocisnął. Tu widzimy, że jakieś rękawice mi się świecą u niego, ale nie dam rady go raczej obecnie ubić. Wujek też ładnie berserkiem, on nas z gildii poleciał 193 poziom, Zebo druidem 175, tu są jakieś berki 150, tu jakiś zwiat mamy 174, koń, który ma 172 level, więc no w tym momencie topka wygląda tak, cały czas
teraz myślę, że bardzo dużo osób od nas w tej topce jest. Gildia, no to nie ma co patrzeć, twierdzę, tak jak mówię, no w tym top 50, po W50 się nastawiłem, że naprawdę dużo będzie tych osób, że niepotrzebne mi są kontry, bo jak będę wysoko w rankingu, twierdzą i będą lecieć sami, można powiedzieć, dobrzy zawodnicy, którzy faktycznie no dadzą nam dobrego boosta, jeżeli chodzi o te surki, no ale niestety się pomyliłem, na serwerze polskim aż tak dużo osób w to eko nie inwestowało. Pupilki wyglądają tak, w tym momencie mamy ich 17, no jeszcze 3 do złapania, więc będziemy mieć 20, no a tutaj Turor ma 21, więc nie będzie to wcale tak źle wyglądało. W ogóle ślicznie wygląda ta topka, jeżeli chodzi o pupile tutaj gildyjnie, możecie sami zauważyć. No i podziemia, tak jak mówiłem, jako piąta osoba na serwerze. Turor miał bodajże we wtorek, w środę miał chyba koni Szymcio i tutaj wujek chyba wczoraj wieczorem też dobił to podziemie w końcu. No i my jako piąta osoba, no tak jak mówię, no podziemie jest dość ważne, więc warto jak najszybciej je tutaj sobie dobić. Dobra, myślę, że zaczynamy. Broń mam w miarę zmienioną, obydwie bronie w zasadzie na dość świeże, więc teraz myślę, że tą twierdzę zamkniemy bez, mam taką nadzieję przynajmniej, bez większych problemów i dalej będziemy się zastanawiać może przed tym cyrkiem grozy, jeżeli byśmy chcieli coś jeszcze dzisiaj pocisnąć, no to jakieś tam bronie ewentualnie zmienimy, bo na pewno tych leveli troszkę nam tutaj wskoczy. Tak jak mówię, na bagiennego Dragora 2,5% dam około szans, więc dużo, wydaje mi się, że dużo, także tutaj no dokładnie, nie powinno być z nim większych problemów. No i mamy 145 level. Nie chcę tu jakoś bardzo cisnąć dzisiaj, od razu zaznaczam to, co powiedziałem zresztą na początku, byleby dobić ten 150, żeby sobie na spokojnie ten kolejny pakiecik podziemi odblokować. No i jutro myślę na epiku, jak się przebierzemy, to te lożki nie będą wymagać praktycznie w ogóle grzybów, tylko będą padać jeden po drugim, więc na to liczę i na to czekam. Dobra, teraz mamy wojownika, wojownik ciężki, wiadomo, no ale kwestia większej ilości uników i myślę, że również go pokonamy. I dokładnie, mamy 147 level, jakieś buciki nam poleciały, plus 7, no to nie są jakieś mocne, ale zostawimy, ja będą ewentualnie do kibelka. Myślę, że się ten log zapisał, ja tutaj chcę sprawdzić, żeby mi się nic nie zbugowało dokładnie, więc wszystko to będę wam zapisał, później sobie obejrzymy. Teraz mamy kolejnego wojownika, no i chyba boss w tej twierdzy to jest również wojownik, więc generalnie, tak jak mówię, no jak już tego maga pocisnęliśmy, to teraz, tak jak sami widzicie, nie powinno być większych problemów. Tu już mi broń, zobaczcie, poleciała plus 16, ewentualnie plus 14, więc no jak jeszcze pokonamy tego ostatniego, to na pewno ten level, ten średni broni dzięki temu levelowi jakiś fajny nam poleci. Tu jakąś broń mamy, mogę ją od razu rozmontować. Tu mamy w sumie jakieś buciki, które mogę od razu wrzucić do toalety. Tutaj no powiedzmy, że nie będę tego rozmontował, tylko na razie dawał na pachołki jako takie, można powiedzieć, śmieciowe dość itemki. No ale w tym momencie jakoś bardzo nam nie zależy, żeby te pachołki były super ubrane. Wszystko przyjdzie, można powiedzieć, z czasem. No i okej, mamy teraz wojownika ostatniego w twierdzy posępnego czerepu, czyli po prostu bossa. No i zobaczmy, jak z tym bossem nam tu pójdzie. Mam nadzieję, że również padnie szybko. No i już ten boss da nam na pewno 150 level, chyba nawet 151, mogę się mylić, ale tak mi się przynajmniej wydaje, więc na pewno jeżeli o tego bossa chodzi, to również go pokonamy, no i jakiś tam większy progresik zrobimy dzięki temu wbijemy ten level i będzie oczywiście git. Możecie dać znać, jak wam idzie, jeżeli chodzi o ten S40, już pytaliście mnie w ogóle w komentarzach pod wczorajszym filmem, bodajże pod przedwczorajszym, kiedy będzie film z S40, no właśnie teraz jest. No i zobaczcie, fajne buty, plus 45, troszeczkę pancerza tracimy, ale to nic, chyba i tak je założymy, no bo wiadomo, te statystyki główne naprawdę tutaj do przodu mocno idą. Jeżeli chodzi w ogóle o to serce, jak to dzisiaj poleciało, dokładnie o 5 chyba nad ranem, jak wstałem, czy tam 5:30, już miałem odpowiednią ilość, można powiedzieć, surek odłożoną, żeby to podziemie sobie wykopać, dzięki czemu skipnęliśmy kopalnię na 10, no i po prostu to serce kopaliśmy. Wykopałem za trzecim razem, pierwsze dwa klejnoty to były chyba duży i średni na zręczność, więc no wiadomo, fajny buścik, jeżeli chodzi o statystyki. I teraz od tamtego momentu jeszcze jeden klejnot mi poleciał, również na zręczność, tym razem mały, no ale wiadomo, nawet mały jest lepszy od tych dużych ze starej kopalni, więc to jest na pewno dla nas na plus. Dobra, no i co? Twierdza posępnego czerepu zamknięta, jak widzicie, 151 level, te lożki sobie pozapisujemy. No i to, co ja wam powiedziałem, mamy kolejny pakiet dostępny, 150 tysięcy dusz, zawsze tutaj będziemy jeszcze mogli bardziej to serce rozwinąć, ale to już na spokojnie po odcinku. Dobra, lecimy dalej, co my teraz mamy? Teraz mamy cyrk grozy, tutaj mamy zwiadowcę, natomiast może jeszcze jakieś tornado ewentualnie poklikam, bo te tornada również dzięki temu trenerowi powinny jakoś łatwo siadać. Myślę, że może jakiegoś golda jeszcze nabijemy, chociaż gold
Golda. Ja na razie nie będę dał statystyki, bo wiadomo, dobrze jest tego Golda odłożyć sobie po prostu na przebieranie jutrzejsze. No ale dokładnie, zobaczcie, to tornadko pada nam bardzo łatwo, no i wygląda to tak, jak wygląda. Okej, mamy jakieś itemki tutaj, widzę, że niektóre tańsze, niektóre droższe, ale tutaj zobaczmy, no to jest fajny itemek, można go ubrać. Tu mamy jakieś rękawice na zręczność. Co my tu jeszcze mamy? Mamy jakąś broń dla wojownika. Wojownik tu ma jakąś broń, z tego co widzę. Tu znowu na zręczność rękawice, tu mamy na siłę i szczęście, to możemy dać w zasadzie. No i mamy jakiś hełmik na zręczność. Czy ta, czego Kunegunda nie ma? Kunegunda nie ma tylko i wyłącznie broni. No ale to ja bym musiał te itemki wrzucać do kibla, żeby ubierać tutaj innych, no to chyba nie będziemy tego robić, te tańsze sobie na razie po prostu poodkładam tutaj. Tą broń w sumie też mogę rozmontować, natomiast je zostawimy, może jutro będzie wieźma chciała, zobaczymy. Dobra, lecimy dalej, jeżeli chodzi o to tornadko. Co my teraz mamy? Teraz mamy jakiegoś wojownika, no ale on chyba też nam padnie bez większych problemów. Jeszcze jeden level jakbyśmy wbili, byłoby na pewno super, no bo dzięki temu będziemy w stanie sobie, no wiadomo, jeszcze tam jakąś lepszą broń wycisnąć ze zbrojowni i może ewentualnie polecieć właśnie do tego cyrku grozy, który da nam w tym momencie najwięcej, jeżeli chodzi o generalnie level. No i zobaczmy, co my tu mamy jeszcze takiego tańszego. No powiedzmy, że ten wisiorek ze dwa miejsca sobie tu zostawię, żeby były. Aha, tu mam jeszcze jakiś pierścionek, ale on jest w miarę ok. W zasadzie to, poczekajcie, misklik, to możemy sobie wrzucić tutaj, żeby po prostu na razie nie zajmowało nam miejsca. No i dobra, lecimy dalej. Mamy teraz szarego Dragora, ok? Zobaczmy, jak to dalej pójdzie. No i co? Tak jak mówię, ostatnimi czasy, od ostatniego odcinka, który był chyba w poniedziałek, za wiele nie robiłem. Ten cyrk grozy nam padł, tak to generalnie awka, generalnie środowiska tutaj w pupilach, więc one też w tym momencie jeszcze dają fajne ilości expa, więc też tam jakiś level się nabiło. No ale generalnie nic nie robiłem, tylko czekałem po prostu na nagrywanie tego właśnie odcinka. No kurde, widzę, że tu już jakieś problemy się zaczynają. Teraz mieliśmy znowu wojownika, teraz mamy maga. Dobra, okej. Teraz jeszcze trochę poszło. No jeszcze chyba ten jeden level uda nam się wycisnąć. Dobra. Znowu jakieś tutaj problemy, jeżeli o to chodzi. To możemy wrzucić tutaj. Mamy jakąś broń, ale to jest cały czas dla wojownika. Tu paseczek na siłę. Tutaj te rękawice. Sprzedajmy jeszcze jedną rzecz. Ta broń jest w ogóle. Chociaż nie, nie sprzedajmy, tylko po prostu rozmontujmy, żeby tu na pewno wykorzystać dzisiaj te wszystkie 5 rozmontowań. Tu sobie weźmiemy na boczek. No i lecimy dalej. Jeszcze jednego pokonamy i dokładnie mamy 153 level. Inteligencja, wytrzymałość, tu znowu jakiś hełmik, możemy go sprzedać. No i dobra, mamy dość dużo golda, ale tak jak mówię, na razie nie wrzucam statystyki, odkładam sobie. No i możemy w tym momencie poszukać już broni, która, jak widzicie, już nam tu dają po 28, więc to już jest fajniejsza ilość. I teraz mamy tak, coś na, zobaczcie, tu w ogóle plus 34, coś na wytrzymałość, chyba wezmę, dlatego że ja mam w tym momencie tylko i wyłącznie 2 gemy na wytrzymałość. Tutaj bronię również mam obydwie na zręczność, więc w sumie troszeczkę więcej wytrzymałości myślę, że mi się przyda. Mamy fajny rozrzut tej broni, więc ja ją sobie zakupię, no i na razie ją wrzucę, powiedzmy, zamiast tej, tą sobie weźmiemy tutaj. Tu zrobimy miejsce na klejnot, no i ten klejnocik odzyskamy. To nie jest jakiś mocny klejnot, no ale wiadomo, lepiej żeby był. No i teraz szukamy jeszcze jednej broni. To jest właśnie ten minus, że na te bronie może iść dużo grzybów na szukanie ich. Tutaj zwykłe, no to prędzej czy później się znajdą. Natomiast jeżeli chodzi o, zobaczcie, rękawice w ogóle, plus 56, dobra, bierzemy je. Już mamy weekend epicki, a przynajmniej przedsmak tego weekendu. To sobie oczywiście również odzyskamy, no i szukamy dalej. To jest właśnie ten problem, że w tym momencie znaleźć dwie bronie tak naprawdę, żeby były chociaż na tą zręczność i z jakimś fajnym rozrzutem, no to jest problematyczne dość. Tu mamy, zobaczcie, plus 24 na zręczność, z tym, że no rozrzut jest słaby, więc ja ten rozrzucik jeszcze bym się pokusił o jakiś delikatnie lepszy. Póki szukamy zwykłych broni, no to to nie jest taki duży problem, no ale jak zaczną się itemki legendarne albo też epickie, no to na pewno tutaj mimo wszystko problematycznym będzie, żeby znaleźć dwie dobre bronie. No ale cóż, no na to się decydowałem, grając zabójcą. Nie musimy tu się jakoś wcale bardzo, bardzo mocno napinać, tylko po prostu sobie polecimy. No i zobaczcie, tutaj jest w miarę git, nie jest ten rozrzut jakiś wybitny, ale daje nam zręczność plus 26 i możemy jak najbardziej sobie podmienić, bo te bronie i tak niedługo będą szły po prostu do, no i tak do zmiany, nie? Zwłaszcza na tym weekendzie, myślę, epickim. Dobra, czyli to by wystarczyło, tak mi się przynajmniej wydaje, i lecimy teraz do tego cyrku grozy. W cyrku grozy, tak jak mówiłem, mamy zwiadowcę, ociemniałego nożownika, no i zobaczcie,
zobaczmy, czy będzie szansa, żeby tego nożownika pokonać. Chyba rozstrzał statystyk mamy ok. Wiadomo, tutaj gemiki lepsze by się przydały teraz, w tym momencie, z tej 10 kopalni, no ale w tym momencie skip kosztuje no jakieś 45 grzybów plus minus, także no to jest dość dużo, więc ja wolę zrobić wam content na odcinek, powiedzmy poklikać te lochy delikatnie, coś tu jeszcze podziałać i dopiero ewentualnie później sobie te gemiki pokopać, czy to na weekendzie epickim, czy tam jakoś na dniach powiedzmy, i generalnie z tych darmówek fajnie jakby mi jakieś lepsze poleciały, no ale to mniejsza z tym. Na razie tego nożownika przed zmianą broni i w ogóle przed tym klikaniem miałem na niego chyba 0,50% szans, teraz obstałem, że jest około, nie wiem, 1%, może nawet 1,5%, na pewno sporo. Także dokładnie, wydaje mi się, że bez większych problemów on również nam tu powinien paść. Chyba będę klikał, dopóki nie zatrzymamy się na jakimś kolejnym magu, dlatego że kolejny mag, no to myślę, że znowu będzie jakiś blok. Pewnie przy zmianie broni to dalej by szło, ale tak jak mówię, nie chcę. Nie chcę na razie tego robić, chcę się tutaj po prostu wstrzymać i na tym weekendzie epickim sobie na spokojnie pocisnąć. Kolejny padł, jak widzicie, wojownik, więc bez większych problemów od razu zapiszemy. Również mamy już 157 level, no i teraz tak, jakieś rękawice nam poleciały. Rękawice dopiero co wymieniałem, ale niech będą. No i dobra, tu mamy jakieś za 49 tysięcy, możemy je sobie wrzucić i lecimy dalej. Teraz mamy damę z brodą, zobaczcie, no póki nie ma tych, tak jak mówię, magów, to będziemy tu próbować cisnąć dalej, no bo jednak to są wojownicy, więc myślę, że będą szli. Raczej wiemy, że to piekło i cyrk grozy padają, jeżeli jest weekend epicki, no to praktycznie od strzała jeden po drugim on tam leci, więc wydaje mi się, że zwłaszcza na takim właśnie zabójcy również tak to powinno być, na berserku na pewno tak to jest. No i dobra, zobaczcie, 159 level, super, mamy damę z brodą, również ją zapisujemy, no i teraz mamy chyba maga, dokładnie. No i czy my z tym magiem mamy jeszcze jakieś szanse, czy już niestety będziemy musieli tutaj się obejść z makiem? No 160 level na pewno dzisiaj wbijemy, chociażby zawki, no ale tutaj wiecie co, może ja po prostu sobie wezmę, odpalę SF Toolsy, żeby tak bez sensu nie klikać, jeżeli jakieś fajniejsze procenty by na niego były, to myślę, że bez większych problemów jeszcze tutaj troszkę poklikamy, a jeżeli nie będzie jakichś fajnych procentów, no to zatrzymamy ten odcinek. To co miałem zrobić, to wydaje mi się, że zrobiłem. Dobra, tutaj S40 pewnie mnie wyloguje w tym momencie, dokładnie tak, no i dobra, mamy jakiegoś skana i zobaczmy, jak to wygląda z tej perspektywy. Wybieramy sobie asasina. Okej, okay, cyrk grozy w tym momencie jest not possible, więc nawet myślę, jakbyśmy te bronie zmienili, na pewno by nam dały znowu tam około 30, myślę, średnich, czy tam 25, to i tak te procenty na niego by wcale jakieś duże nie były, także na razie odpuszczamy, tak jak mówię, przedsmak weekendu epickiego, więc na razie nie będziemy tutaj jakoś bardzo się napinać, żeby to klikać. Jeszcze możemy ewentualnie tornadko, no bo jak te bronie zmienione, no to pewnie wiecie, że to tornado również powinno nam tam jakoś padać. Tu jest w ogóle jakiś wojownik, w teorii blok, no ale on nam padł, kolejny padł. Teraz mamy rąbniętego rabusia, no i myślę, że ten 160 level dobijemy dokładnie tutaj, jak widzicie, bez większych problemów. Mamy jakiś w ogóle pierścionek i czy tego pierścionka możemy wrzucić tutaj i mogę ewentualnie sprzedać znowu tańszy itemek, jakim są właśnie te rękawice. No i okej, lecimy dalej. Czy jeszcze kolejny level wbijemy? Zobaczymy. No to są właśnie początki serwerów, gdzie to leci praktycznie jedno po drugim, tutaj wymiana broni i myślę, że dalej byśmy mogli cisnąć. Nie poleciano nam jakoś dużo epików, zauważcie, że tylko buty wymieniliśmy sobie na jakieś 300-towe i te rękawice były bardzo fajne, które nam poleciały, cała reszta nie jakaś tam bardzo mocna. Więc mimo wszystko sami widzicie, że no nie mamy szczęścia, nie? Kto ogląda tą serię, to widzi, że z tych lochów wcale tych epików dużo nie leci. Jakby nam jakąś broń poleciała, to wiadomo, że byłoby super, no ale wygląda na to, że za bardzo te bronie nam lecieć nie chcą w tym momencie. Tutaj z tornada zresztą też epickich itemów za bardzo nie widać. Wiadomo, że jest na to jakaś szansa, żeby z tornada wypadł epicki itemek, no ale teraz jak sami widzicie, nie lecą niestety. I mamy sądzącego. Sądzący to jest wojownik, jak widzimy jakiś chyba bloczek, na to wygląda, no bo troszkę już tutaj się z nim męczymy, połowa levela dobita, więc no wiadomo, że jakby apetyt rośnie w miarę jedzenia. Kolejny level fajnie by było również osiągnąć, ale czy się to uda, nie wiem. Tak jak mówię, nie ma sensu za bardzo klikać, jak mamy jutro event epicki, jutro sobie wymienimy te itemki, podziałamy, no i myślę, że tutaj bez większych problemów to będzie padało. To w ogóle już powtarzam któryś raz, no ale to jest taki przedsmak powiedzmy, ale dobra, ten padł, więc się troszeczkę można powiedzieć odblokowało, no i zobaczcie, bardzo mało nam brakowało do 161 levela, no ale udało się go pokonać. Teraz mamy maga, teraz mamy kolejnego wojownika, który padł szybko, no i teraz mamy z jakiegoś zwiadowcę, to on chyba też padnie szybko, no i na kolejnym bloku
czyli pewnie na kolejnym wojowniku się zakładam, że zatrzymamy. Tu już jest 80. tornado, dobra, chwila przerwy. Mamy jakiś naszyjnik tylko i wyłącznie na siłę, więc go weźmiemy. Tego możemy sprzedać, tu jakiś paseczek za 32 to również możemy sprzedać. Co w ogóle dzisiaj chce Wiedźma? Wiedźma chce klaty, a nam w ogóle klaty nie lecą. No to też ciekawa sprawa. Okej, kolejny to jest zwiadowca, jak sami widzicie, więc on chyba też powinien paść. Tam była próba 76 tysięcy zaledwie mu zostało, więc bardzo malutko, dokładnie padł. Teraz kolejny to jest mag, więc również padnie. W ogóle wybija 16. No to o czym mówiłem, że nagrałem ten odcinek chwilkę przed 16, dlatego też on pewnie wleci troszeczkę później. No ale dobra, 45 tysięcy tam było. No zobaczcie, no mag i jakieś problemy są, ale dobra, kolejny nam padł, znowu jakiś pierścionek tylko i wyłącznie na siłę, więc bierzemy, tego sobie sprzedamy. No ja tu preferuję mieć zazwyczaj dwa miejsca w razie czego w tym ekwipunku, więc sprzedamy również to. Tego golda mamy dużo, no golda jakbyśmy wrzucili w statystyki, to również na pewno... Tu możemy w sumie dobić do 950, również by to na pewno nam pomogło, no ale tak jak mówię, nie ma totalnie sensu, bo jutro będziemy potrzebować tego golda, żeby po prostu kupić itemki epickie. Dobra, kolejny padł po jednym i zobaczcie, wywołałem wilka z lasu, można by powiedzieć. Klata nam poleciała do kociołka, więc od razu ją sobie sprzedamy, więcej golda. I kogo my teraz mamy? Teraz mamy maga i nie wiem, czy ten mag nam padnie, czy nie. W ogóle czy jest sens go tutaj klikać, no bo już chyba kolejnego levela nie wbijemy. Chociaż jak tamten blok nam padł, to zobaczcie jak daleko to tornado poszło dalej, nie? Więc mimo wszystko wydaje mi się, że no może jeszcze tu by coś poszło. Teraz mamy kolejnego maga, którego również powinniśmy kliknąć, no ale to nie jest jakoś tam bardzo dużo expa. Dobra, powiedzmy, że jeszcze tak około 40 prób na niego. Jak się uda, to super, jeżeli się nie uda, to trudno i będziemy sobie lecieć powolutku do oglądania walki, do kończenia tego odcinka. Taki na szybko, tak jak mówię, nagrywam go ledwo co wróciłem do domu. Taki można powiedzieć przedsmaczek jutrzejszego dnia. Od razu tutaj dużo osób mnie pytało, czy będzie odcinek właśnie z Epika. W ogóle tu zobaczcie, trzeci mag z rzędu. Czy będzie odcinek z Epika? Nie wiem, powiem wam szczerze, dlatego że... Jutro mnie cały dzień nie ma w domu, wracam dopiero po 20, no i może się przebiorę, ale czy będę to nagrywał, nie mam totalnie pojęcia. Może się uda, albo się nie uda, zobaczymy. Nie ma co jakby się zastanawiać w tym momencie, chociaż zobaczcie, no tu nam padli ci magowie, no i teraz mamy zwiadowcę, który chyba też powinien paść, ale dobra, dobra, już teraz akurat jak chciałem powiedzieć, że już koniec, że się nie będziemy napinać, to nam kolejna rzecz padła. Zobaczmy, czy mamy jakiegoś slota, mamy, no i teraz jakieś mamy buciki dla zwiadowcy, tylko że no wiadomo, nie będę tego brał. Dobra, to sobie sprzedamy. Już tutaj głos tracę, to jest właśnie to, że ja tutaj chcę na szybko i tak dalej, no a tutaj niestety odmawia mi gardło posłuszeństwa po raz kolejny. Dobra, sprawdzamy kolejnego, kto jest teraz? Teraz jest wojownik, no to już totalnie się to mija z celem, nie ma co go przeklikiwać, wszystko to jutro, dzisiaj tak jak mówię, tylko i wyłącznie przedsmak. Zobaczmy jak to wszystko popadało. Zacznijmy od tego klauna z młocikiem. Jak widzicie, wczoraj o godzinie 20:14 nam padł, jak zobaczyłem, że mamy na niego 0,14%, no to mówię, że poklikam, no i się udało. Opłaciło się, dlatego że on dał nam chyba nawet 4 levele, bo mamy 140, a chociaż nie, albo 3 levele, nie pamiętam, bo miałem 140 i chyba jak go ubiłem, to miałem 143, prawie 144, coś takiego było, nie pamiętam, no ale zobaczmy ile tutaj uników zrobiliśmy, bo na pewno tych uników było sporo, on nie był wcale taki prosty do przeklikania. No ale mimo wszystko udało się to zrobić. To oczywiście jeszcze było, tak jak sami wiecie, przed podziemiami, więc też nie było to wcale takie proste, tak jak mówię. No ale tych uników bardzo dużo, tu jakieś dwa krytyki, on też blokuje, jeżeli chodzi o obrażenia z jednej broni. Tutaj mocny hitek z jego strony, znowu blok. No i teraz chyba już będą same uniki do końca, bo on praktycznie ma nas na zwykłego hitka. Jeszcze tutaj go nie zabiliśmy. No i teraz wystarczyło z tej pierwszej broni. No i zobaczcie, 30 prawie 5 milionów expa, więc bardzo dużo, troszeczkę golda i okej. I zacznijmy od tego, co dzisiaj pokonaliśmy. Bagiennego Dragora, który był magiem, tak jak mówię, no dość długo na nim staliśmy, ale tutaj ten trener bardzo dużego boosta nam dał mimo wszystko, więc okej. Tutaj polecieliśmy, no jak widzimy, bez większych problemów, no właśnie o tym mówię. Jak te krytyki dojdą z tym, ile na piątym poziomie go mamy, no to jest 25% premii do kryta, no to jest bardzo, bardzo dużo. Wojownik posępnego czerepu, zobaczmy jak z nim.
nam poszło. No tutaj pewnie znowu jakaś masa uników. Te walki nie są zbyt ciekawe do oglądania. Ja też dlatego często mówiłem, że tak nie chcę za bardzo grać jakimś tam właśnie klasą na uniki, no bo to jest dość nudne. No to jest takie, można powiedzieć, nie chcę się tutaj wyrażać, ale no nie mogę znaleźć teraz synonimu, żeby nie przeklinać, więc mniejsza z tym, po prostu takie nieatrakcyjne moim zdaniem do oglądania, że tych uników tyle robimy. Jest to po prostu nudne, no ale tak jak mówię, na tym zabójcy może to być po prostu ciekawsze, takie urozmaicenie zwiadowcy, no ale no sami widzicie, jak te walki wyglądają, zwłaszcza tutaj na wojownika. Dużo tych uników, on tu jeszcze, o zobaczcie, dwa bloki z rzędu, no ale my również unik, no i tutaj, a jeszcze go nie zabiliśmy, myślałem, że jakiś fajny krytyk będzie, no ale nie, ale tutaj zobaczcie, zwykły cios, 445 tysięcy, no i udało się go pokonać i poleciały nam te buciki na wszystkie cechy. Teraz mamy smoka ciemności, to jest również wojownik. No w sumie chyba w całej twierdzy posępnego czerepu był tylko jeden mag, czyli to co ja mówiłem na poprzednim odcinku poniedziałkowym za 40, że chyba w tej twierdzy są właśnie głównie wojownicy, tam chyba było zwiadów z jeden albo dwa, no i mag był chyba też tylko jeden, no a tak to generalnie z tymi wojami się tutaj musieliśmy męczyć. No ale spoko, progresik fajny zrobiony, przedsmak przed epiczkiem jest też rozrobiony, myślę, także na tym epiku sobie pociśniemy. Czy dobijemy 200 poziom? Nie wiem, raczej chyba wątpię, chociaż no niby niedużo nam brakuje. Praktycznie jak zamykamy piekło, o ile się nie mylę, to jest właśnie są okolice 200 poziomu, co powinno się w teorii wydarzyć na tym epiku, no ale to jeszcze zobaczymy, nie ma co gdybać. Jeżeli mi się nie uda nagrać dla was przebierania plus klikania lochów, to może jakieś podsumowanie epika w sobotę wlecie albo coś, no zobaczymy, tu jeszcze nie wiem jak będę stał z czasem, no ale okej. Dobra, tu zobaczcie, te lochy nam dają po 29 prawie milionów expa, gdzie tamten tyr grozy nam dał 35, no to wiadomo, że to jest loch dalej, więc daje więcej, no ale jak na tym etapie, no to jest bardzo dużo expa i bardzo dużo leveli. Tu jakaś broń nam poleciała, ale zwykła, to nie ma myślę co się zastanawiać. Mamy teraz rycerza posępnego czerepu. Fajna grafika swoją drogą, dość ładnie to wygląda. No i zobaczmy jak z nim tu znowu poszło. Teraz no klepie nas dość mocno. My go tutaj nie bardzo, on ma prawie 6 milionów HP, więc to jest dużo. Tu krytyk z jego strony też potężny. No ale pewnie znowu masa uników leciała z naszej strony. No i ten rycerz posępnego czerepu nam musiał paść, więc tak to po prostu wygląda. Jeszcze tutaj zaraz w ogóle jak skończę nagrać, to połapę te pety z dnia, zostawię sobie trochę awki, żeby po 18, przepraszam, połapać tego peta jeszcze z mroku, którego możemy złapać w nocy. No i co? I tyle. I tak naprawdę tyle golda kiszę, tak jak mówię, na itemki epickie i pewnie to jakoś nam będzie szło. Te epiki już sami widzieliście, że były rękawice, nam dały tam chyba 45 do 3 głównych stat, więc no to jest naprawdę dużo, czy tam nawet ponad 50, chyba buty nam dały 45, no ale w każdym razie sporo, nie? Dobra, lecimy dalej, tu już mamy cyrk grozy, to był w ogóle boss, teraz mamy tego nożownika, to jest zwiadowca, więc z nim tutaj walka na uniki, kto więcej zrobi po prostu i tak to będzie wyglądało. No ale również na niego tych procentów, jak sprawdzałem jeszcze przed klikaniem, tak jak mówiłem, nie było jakoś dużo. No a w tym momencie udało się go mimo wszystko pokonać. No to jest fajne, nie? W sensie to jest przyjemne, jak ktoś gra sobie na przykład, nie wiem, free to play takim zwiadowcom, no to myślę, że nie dość, że właśnie ten zwiadowca jest w miarę ok, jeżeli chodzi o PvP, no to jeszcze dodatkowo w tych lochach jest całkiem przyjemnie, no bo 50% szans na unik, nie? To jest jednak dużo, tych uników można zrobić nawet i 12-13 z rzędu, tak jak to ma w zwyczaju na przykład Berserk, zrobić 12-13 hitów z rzędu, więc wiecie sami jak to wygląda. Dobra, zobaczmy, tutaj póki co wygrywamy tą wymianę, tak jak mówiłem, no bardzo dużo uników z naszej strony. No i zobaczmy, te obrażenia też są w miarę spoko, w miarę ok. Tu jeszcze jakiś krytyk wleciał, tutaj unik z jego strony, u nas też dużo uników. No patrzcie, no on w ogóle nas nie może trafić i dokładnie, zabity. Bardzo dużo HP nam tu zostało, więc tych uników było naprawdę od groma. Karłowaty gnom, czyli wojownik, zobaczmy jak z nim tu poszło. On już ma prawie 6,5 miliona HP, więc również dużo, no długo te walki. W ogóle możecie dać w komentarzu znać, czy chcemy te walki oglądać w całości, czy może je skipować, czy coś, no bo one są długie. Możecie też w ogóle napisać, jeżeli komuś się chce, troszkę za późno, bo to już przedostatni log na dzisiaj, ale możecie napisać, czy wam się na przykład, nie wiem, ile uników zrobiliśmy na każdego przeciwnika, jeżeli wam się nudzi, to w komentarzu możecie dać znać. Tutaj znowu walka wygląda tak, jakbyśmy ją mieli przegrać, praktycznie od buta, no ale po raz kolejny uniki, zobaczcie, no on hita nam daje za 800 tysięcy, więc dużo, no i teraz już nie możemy dostać od niego żadnego...
nawet zwykłego ciosu, no bo ten zwykły cios by nas zabił, także tutaj no po raz kolejny te ciapkowate, można powiedzieć, uniki, dzięki czemu udało nam się go również porobić. No i okej, tutaj myślę, że jeszcze jeden hitek dokładnie, no tak jak mówię, minus 28 tysięcy, no i tutaj te rękawice, które już są o 5 lepsze, no ale nie ma sensu ich zmieniać, no bo 5 statystyk to nie jest wcale jakoś bardzo dużo. No i na sam koniec mamy damę z brodą, czyli kolejnego właśnie wojownika. No mówię, no to ten to piekło i ten cykl grozy, no to praktycznie leci tago. Jakbyśmy teraz, myślę, wydali całego golda w statystyki plus kupili nowe bronie, to ten mag by padł i dalej by tam trochę rzeczy popadało i tak w kółko, więc jakby no na taki berserk, jakbyśmy grali berserkiem, no to wiadomo, jak berserk stoi na magu w lochach, nawet byśmy tej broni nie musieli zmieniać, tylko z marszu byśmy zrobili kolejnego maga i dopiero ewentualnie broń zmienić i lecieć dalej, no więc berserk no klasą jest idealną pod lochy, no ale w tym PvP, zwłaszcza w późniejszym etapie gry, moim zdaniem dość mocno odstaje, nie jest jakiś super. No a tutaj tym zabójcom to praktycznie jak każdą inną klasą, jak i zwiadowcom, jak i tam łowcom demonów, wszystko jest spoko, ale jak już natrafiamy na maga, to on może okazać się dla nas większym blokiem. Dobra, tutaj znowu uniki, prawie by nas zabił, 49,5 tysiąca nam zostało, no ale tak jak mówię, uniczki, no i również udało się pokonać, on już nam dał prawie 46 milionów expa, więc bardzo, bardzo dużo. Dobra, to by było na tyle, ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, taki przedsmak, tak jak już powtarzam chyba piąty raz, epika, no i będzie się działo, myślę, w ten weekend na tym zabójcy, mam przynajmniej taką nadzieję. Ja wam dziękuję ślicznie za uwagę, za oglądanie, pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie, jeżeli ktoś jeszcze dotrwał, możecie zostawić również subskrypcję z dzwoneczkiem, jeżeli jeszcze tego nie robicie, wbijać na Discorda dla widzów, wbijajcie na Twitcha, zostawcie followka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Także jeszcze raz dziękuję wam za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!